Kontynuujemy nasze eksperymenty myślowe na planecie Lubricon 6 i chciałam zwrócić Twoją uwagę na jedną rzecz, o której nie powiedziałam poprzednio, a powinnam była zwrócić uwagę. Mianowicie powiedziałam, że nasza skarpetka tutaj porusza się po równiku, ale należy zwrócić uwagę na to, że nasza planeta nie wiruje wokół własnej osi. Nie ma wyróżnionej osi tak naprawdę żadnej, wokół której mogłaby wirować. A wobec tego nie możemy mówić o tym, że mamy równik. Jedyne, co możemy powiedzieć, to to, że nasz obiekt porusza się po kole wielkim. Koło wielkie to takie, to po prostu największe koło, po którym na powierzchni tej planety nasza skarpeta może się poruszać. To znaczy, prawda, możemy popatrzeć na różnej wielkości koła obiegające naszą planetę. Natomiast największy z nich to jest to, które, jak tutaj sobie wyobrazimy taką powierzchnię przechodzącą przez wnętrze planety, to będzie w sobie zawierało środek planety. Koło wielkie, no czyli po prostu największe koło, jakie można wyróżnić na tej planecie. I teraz, kiedy to doprecyzowaliśmy, powiedzmy sobie, że mamy gdzieś, powiedzmy tutaj, jeszcze jeden obiekt, tym razem nieruchomy, ale równie ciekawy, mianowicie w bryle lodu zamrożony banan. Tak, ponownie spójrzmy z bliska. Narysujmy sobie również w bryłce lodu. Mamy tego naszego zamrożonego banana. O, i co się dzieje teraz? No ten banan, mówiliśmy się, że jest nieruchomy, znajduje się gdzieś tutaj. Jest nieruchomy względem planety. Planeta nie wiruje, dryfuje sobie swobodnie w przestrzeni kosmicznej. Tak, więc zastanówmy się, jakie siły muszą działać na naszego banana. Tak, z tego, co mówiliśmy o stanie tego obiektu, tego banana, wynika, że on nie przyspiesza w ogóle w żadnym kierunku. Tak, z drugiej strony wiemy, że na pewno działa na niego również ze strony planety siła grawitacji, a ponieważ również nie wnika on, podobnie jak skarpetka w lodzie, nie wnika on w powierzchnię planety, to musi na niego działać również siła reakcji podłoża, inaczej zwana siłą normalną. Ponieważ ten banan w żadnym kierunku, absolutnie w żadnym kierunku nie przyspiesza, oznacza to, że suma wszystkich sił działających na niego musi być równa zero. Tak? A wobec tego w przypadku takiego nieruchomego, nieprzyspieszającego banana, siły działające na niego muszą się równoważyć, bo tutaj mam nadzieję, że nie trzeba nadmieniać, dokładnie tak samo jak w przypadku skarpetki, siły tutaj w kierunku stycznym do podłoża na niego nie działają żadne, ani żaden opór powietrza, ani tarcie. Zresztą banan się nie porusza, więc tutaj w tym kierunku absolutnie nic ciekawego się nie dzieje. Natomiast w tym kierunku widzimy, że w przypadku banana, który nie przyspiesza, te siły w tym kierunku pionowym również muszą się równoważyć. Prawda? A teraz wróćmy do naszej skarpety. Czy w jej przypadku będzie dokładnie tak samo? No pomyślmy, tutaj narysowaliśmy to sobie tak, to co się dzieje ze skarpetą, narysowaliśmy sobie tak w takim przybliżeniu, że jak spojrzymy tutaj bardzo blisko, no to na małym odcinku wygląda, jakby rzeczywiście skarpeta w lodzie poruszała się po linii prostej, natomiast wiemy, że to nie jest dokładnie tak, bo jeśli spojrzymy, powiedzmy, z góry na ruch tej skarpety, narysujmy sobie naszą planetę w taki sposób. O, to zgodnie z tym, co sobie powiedzieliśmy, no tutaj wysnuliśmy wniosek, że skoro nie działa żadna siła w kierunku poziomym, no to wiecznie ta skarpeta będzie się poruszać z tą prędkością 1 km na godzinę po tym kole wielkim. No to jest intuicyjne, dlaczego tak jest. W każdej chwili, jak robimy taką migawkę, 1 km na godzinę, jakiś tam zwrot ma ta prędkość, i w tym kierunku stycznie do ruchu nic nie działa, więc ta wartość tej prędkości nam się absolutnie nie zmieni. Natomiast powiedzieliśmy, że ruch się odbywa po kole wielkim, więc tutaj w tym momencie się odbywa w tym kierunku, w tym momencie się odbywa w tym kierunku, w tym momencie w tym kierunku, kierunek ten sam, ale zwrot przeciwny, no i tak dalej, prawda? Porusza się po okręgu, więc co by było, gdyby tutaj również te dwie siły, siła normalna i siła grawitacji, się równoważyły. No gdyby siła normalna i siła grawitacji się równoważyły, to zgodnie z zasadami dynamiki Newtona, które znamy, zamiast poruszać się w ten sposób, nasza skarpetka w lodzie poruszałaby się naprawdę ruchem jednostajnym prostoliniowym, czyli w pewnym momencie po prostu oderwałaby się od powierzchni naszej planety i poleciała po prostej w ten sposób. Natomiast ponieważ wiemy, że tutaj działa na nią siła grawitacji, a tutaj działa siła normalna,
to żeby ten ruch się odbywał w taki sposób, to wypadkowa siła jakaś musi być zwrócona centralnie do dołu. Oj, może narysujemy te strzałeczki w takim przesadzonym rysunku, ale troszeczkę większe. W taki sposób. O. Tak i tak jak mówiłam, żeby ruch się odbywał w taki sposób, to musi być pewna wypadkowa siła, która cały czas powoduje, że nasz obiekt się trzyma tego toru kołowego, zamiast wylecieć po linii prostej w przestrzeń kosmiczną. Prawda? Wobec tego tutaj suma tych sił, siły normalnej i siły grawitacji w przypadku ruchu właśnie tej skarpetki nie jest równa zero. Kiedy siła prostopadła do ruchu nie jest równa zero, to nie powoduje nam zmiany wartości prędkości. Żeby wartość prędkości się zmieniła, to musiałaby być jakaś składowa w tym kierunku, a nie ma. Natomiast powoduje nam stale zmianę kierunku. Prawda? Tutaj widzimy, możemy to sobie zapisać jeszcze w taki sposób, że po prostu wartość tej siły musi być, wartość siły grawitacji musi być większa niż wartość siły normalnej. O, w ten sposób. I teraz możemy się jeszcze zastanowić nad czymś takim, co by było, co by się działo, gdyby nasza skarpetka poruszała się z coraz większą prędkością, gdyby przyspieszała jednak w tym kierunku stycznym do powierzchni. To jest pytanie, które możemy sobie zostawić na później i w kolejnych filmach się nad tym zastanowić. Sobie też radzę zastanowić się nad tym, co się stanie. Czy gdyby przyspieszała, to by się oderwała i odleciała, czy może zmieniałaby się siła normalna w taki sposób, żeby stale ten ruch się odbywał po okręgu. Myślę, że jest to coś, nad czym warto się zastanowić.